Dzień dobry, to jest program Nasza Sprawa. Reporterski program interwencyjny w TVP Wilno. Jesteśmy blisko ludzkich spraw. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się krzywda, gdzie możemy pomóc w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się mieszkańcy Litwy. Wasz problem to nasza sprawa. Nazywam się Izabela Chorościn. Dzisiaj w naszych reportażach zobaczą Państwo. Polska szkoła Rzejmiana w Podbrodziu pozbawiona oddziału przedszkolnego. Rodzice protestują. Chcemy, żeby nasz wybór był usłyszany i żeby odnieśli się do tego z tolerancją i z zrozumieniem. Mieszkańcy ulicy Polskiej w Mickunach od 20 lat walczą o oświetlenie ich ulicy. Na razie bez skutku. Obiecano, że będzie oświetlenie, ale dotychczas nie zmieniło się. Dzieci należące do mniejszości narodowej mają prawo do nauki w języku ojczystym. Tak głosi ustawa o oświacie Republiki Litewskiej. Czy wszędzie to prawo jest respektowane? Zajęliśmy się sprawą przedszkola w Podbrodziu, gdzie według relacji rodziców i nauczycieli dostęp najmłodszych do edukacji w ich języku ojczystym utrudniają miejscowe władze. Mer rejonu Święcieńskiego nie wydał pozwolenia szkole Rzejmiana na prowadzenie przedszkola we własnym budynku gimnazjum. Twierdzi, że obiekt po remoncie nie jest gotowy. Sprawdziliśmy na miejscu, czy jest tak rzeczywiście. Szkoła Rzejmiana w Podbrodziu. Ostatnia placówka w rejonie Święciańskim, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim. Przygotowując szkołę do nowego roku, zaplanowano utworzenie klas dla przedszkolaków. Wyremontowano pomieszczenia i przystosowano je dla najmłodszych. Dzisiaj te klasy stoją puste. Anna Łastowska, wicedyrektor gimnazjum Rzejmiana, mówi, że decyzję o nieotwieraniu przedszkola podjął święciański samorząd i że szkoła została o tym poinformowana niemal w ostatniej chwili, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mimo ogromnego wysiłku finansowego, jaki podjęła Rzeczpospolita Polska i lokalna społeczność. Gdy rozpoczęto renowację naszego gimnazjum, to pierwszy właśnie pion naszego gimnazjum był remontowany właśnie z tą myślą, że grupy polskie i rosyjskie z przedszkola Dzwoneczka przyjdą tu do nas, bo mamy warunki, mamy możliwości i chcielibyśmy, żeby ci uczniowie, którzy uczą się i już przyszkowują się do szkoły w języku polskim i rosyjskim, już byli wśród swojego środowiska, tradycji, kultury, języku, ale niestety 1 września takie decyzje w rejonie nie zapadły i grupy polskie i rosyjskie zostały, tak jak i całe przedszkole, dołączone do gimnazjum Rito i funkcjonują w gimnazjum litewskim Rito. Z przedszkola miały korzystać dzieci polskie i rosyjskie. Pani Katarzyna Gimrzewska chciała, by jej dziecko w tym roku chodziło tu do polskiego przedszkola i uczyło się w języku ojczystym. Teraz jestem w urlopie macierzyńskim, to na razie jesteśmy w domku, ale chcemy, żeby to było jak najszybciej tu połączone i wiadomo, starsza córka poszłaby jak najszybciej do przedszkola. Bardzo by się chciało, żeby nasze dzieci trafiliby tam jak najszybciej i żeby ta grupa była jak polska, tak i rosyjska, żeby dzieci czuli się jak najbardziej komfortnie i to, że język polski no, jest podstawą. Zabrałam swojego młodszego syna z przedszkola Ryto, bo nie mogłam tam uczęszczać. Płakał. Obecnie nie mam go gdzie zostawić. Czasami bywa u cioci, czasami u babci. Dlatego z niecierpliwością czekam na otwarcie przedszkola w gimnazjum Rzejmiana i żeby moje dziecko tu trafiło. Jak mówią nam nauczyciele i jak sami się przekonaliśmy, warunki w gimnazjum Rzejmiana są bardzo dobre, zarówno dla starszych dzieci, jak i dla tych najmłodszych z zerówki. Wątpliwości nie pozostawia też wyposażenie szkoły. Mamy gimnastykę, mamy 5 godzin litewskiego tygodniowo, choreografię, chodzimy na robotykę. Angielskiego mamy godzinę. Mamy dwie grupy, rosyjską i polską. I w rosyjskiej grupie w przedszkolu z Róweczce 15 dzieci i w polskiej też. Dzieci są szczęśliwi, im tu podoba się, wesoło. Rodzice tych dzieci do nas oddają z wielką chęcią. Mamy pięknie wyposażoną klasę, otrzymujemy pomocy z Polski, więc są zadowoleni rodzice i dzieciom również tu podoba się, chętnie przychodzą. Rodzice i nauczyciele ze szkoły Rzejmiana w Podbrodziu skierowali petycję o zmianę decyzji do mera Rimantasa Klipciusa. Podpisało ją ponad 40 osób.
Ich prośby nie zostały jednak uwzględnione. Mer zdecydował, że dzieci z polskiej i rosyjskiej grupy przedszkolnej będą w innych placówkach, między innymi w budynku byłego domu dziecka. Jak mówią rodzice, mer twierdzi, że szkoła nie jest gotowa na przyjęcie przedszkolaków, że nie zakończył się jeszcze remont i nie dokończono budowy placu zabaw. Dlaczego nasze dzieciaki mają uczyć się w starym budynku, przy byłym pomieszczeniach domu dziecka, gdzie jest trawa do kolana, gdzie są kleszcze, gdzie nie ma warunków higieny absolutnie żadnych, a nie mogą uczyć się w warunkach takich, jak my im możemy udzielić? To jest pytanie retoryczne. Niestety na to pytanie my też nie słyszymy odpowiedzi. Osobiście latem jeździłam dwa razy na spotkanie z merem naszego rejonu, Rimantasem Klipciusem. Przedstawiałam rację rodziców, żeby nasze przedszkolaki znalazły się w gimnazjum Rzejmiana. Dla nas to jest bardzo ważne. Jesteśmy przedstawicielami mniejszości narodowej i chcemy zachować swoje tradycje. Takie jest zdanie rodziców. Powiedzieliśmy o tym głośno naszemu merowi. Podczas rozmowy z nauczycielami gimnazjum Rzejmiana dowiedzieliśmy się o jeszcze kilku faktach, które wydały się szokujące. Według wicedyrektor gimnazjum, mer proponował otwarcie oddziałów przedszkolnych w szkole w zamian za przeniesienie do litewskiego gimnazjum dwóch ostatnich klas ze szkoły Rzejmiana. U nas w tym roku były takie rozmowy, że... W tym roku były u nas takie rozmowy, że wy zabierzecie dwie grupy z przedszkola, rosyjską i polską, w wieku 3-4 lat, a my u was 11 i 12 klasę. Jak rodzice to usłyszeli, no my właśnie te rozmowy usłyszeliśmy w końcu lata, kiedy już jest podział pracy nauczycieli w czerwcu na ostatniej Radzie Pedagogicznej. To powinno być zapowiedziane wcześniej. Tego nie zrobiono. Nie wiemy, co będzie dalej. I te, kto lepiali, i spijemy, tego niczego nie było zrobione. Nie znamy, jak będzie dalej. To szokujące informacje. Gdyby doszło do tego rozwiązania, szkoła po oddaniu 11 i 12 klasy nie miałaby oddziałów maturalnych. Automatycznie szkoła litewska stałaby się bardziej atrakcyjna, bo można by było zdawać w niej maturę. Szkoła polska nie miałaby niczego do zaoferowania. Wychodzi na to, że mer chciał, aby jedyna placówka oświatowa w rejonie z nauczaniem w językach mniejszości, w tym po polsku, została przyłączona do litewskiej szkoły. Polska placówka poniosła też z powodu decyzji mera o nieotwarciu oddziału przedszkolnego konkretne straty finansowe. To jest komplet i klasa jest postrzegana jako komplet, więc za komplet finansowanie otrzymało gimnazjum Rytas, bo od 1 września te dzieci zostały zapisane do gimnazjum Rytas. Ile to pieniędzy? Trudno to konkretnie obliczyć, ale w przybliżeniu 60-70 tysięcy euro. W związku z informacjami, które do nas dotarły, postanowiliśmy spotkać się z merem Rimantasem Klipciusem. Nasze kilkunastokrotne próby umówienia się na wywiad nie przyniosły efektu. Byliśmy zbywani pod byle pretekstem. W końcu postanowiliśmy odwiedzić mera Klipciusa osobiście, bez zaproszenia. W recepcji samorządu poinformowano nas, że mera nie ma. Recepcjonistka połączyła się z jego sekretariatem i oznajmiła, że jest dziś w podróży służbowej, a kolejne dwa dni ma wolne. Poprosiliśmy o przekazanie słuchawki. Osoba z sekretariatu mera powtórzyła, że nie ma go w biurze, a nieobecność jest zaplanowana. Zapytaliśmy więc, kiedy możemy się umówić na wywiad z merem. Odpowiedziano nam, że udziela on odpowiedzi na pytania wyłącznie mailowo i nie ma możliwości nagrania wywiadu do kamery. Zapytaliśmy dlaczego. Pani z sekretariatu mera odpowiedziała, że ona takich pytań swojemu szefowi nie zadaje. Na kolejne próby kontaktu telefonicznego sekretariat już nie odpowiedział. Zadaliśmy więc merowi Klipciusowi nasze pytania mailowo. Otrzymaliśmy odpowiedź, że żadnego problemu nie ma i wywiad nie miałby sensu. Niestety na piśmie nie ma odpowiedzi na nasze i rodziców pytanie, dlaczego dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą przebywać w środowisku swojej kultury i muszą pozostawać w innych placówkach. Jednocześnie w mailu znalazły się niepokojące informacje, że na ten rok szkolny nie planuje się reorganizacji tej placówki, dlatego nie ma zagrożenia jej zniknięcia. Mail podpisał Petras Slabada z Departamentu Kultury, Edukacji, Młodzieży i Sportu Administracji Gminy Rejonu Święciańskiego. Placówka nadal jest niezależna, ale w świetle pisma, które otrzymaliśmy, jej los może być zagrożony w każdej chwili.
Świadczą o tym choćby próby targowania się o przedszkole i klasy 11 i 12. Prezes Macierzy Szkolnej Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Józef Kwiatkowski przypomina, że walka o szkołę w Podbrodziu trwa od wielu lat. Ponieważ w Podbrodzie jeszcze przed 30 lat wystąpiłem z inicjatywą, żeby odejść z tego rejonu i przyłączyć się do rejonu wileńskiego. Był przeprowadzony referendum, ale rząd nie zatwierdził. A więc tam się układają stosunki między samorządem a szkołą. Rzeczywiście nie jest oni dobre. Ustawa o oświacie gwarantuje rozwój tej szkoły, ochrona tej szkoły, która znajduje się jedyna w tym czy innym języku nauczania w miasteczku czy w rejonie. Litwa wciąż nie ma ustawy o mniejszościach narodowych, ale sama ustawa o oświacie daje prawo mniejszości narodowej do nauki w ojczystym języku. Mówią o tym artykuły 28 i 30 tej ustawy. To w oparciu o te przepisy ustawy rodzice z Podbrodzia domagają się, by ich dzieci uczyły się w językach ojczystych. Chcielibyśmy, żeby nas usłyszeli nie tylko wtedy, jak są wybory, ale i wtedy, jak jest wszystko stworzone i po prostu mamy prawo na wybór, prawda? Więc chcemy, żeby nasz wybór był usłyszany i żeby odnieśli się do tego z tolerancją i z zrozumieniem. 20 lat bez oświetlenia ulicy. Z takim wyzwaniem zmagają się mieszkańcy ulicy Polskiej w Mickunach. O problemie wie od lat i samorząd, i sołtys, i nic się nie zmienia. Ekipa naszej sprawy sprawdza, dlaczego tak się dzieje. A oto efekty naszej wyprawy do Mickun. Mickuny, miasteczko w powiecie wileńskim, siedziba prężnie rozwijającej się gminy. Obecnie liczy około 1500 mieszkańców, przybywają wciąż nowi. Aneta i Michał, młode małżeństwo, mieszkają przy ulicy Lękił, czyli ulicy Polskiej. Na ulicy Polskiej mieszkamy bardziej intensywnie, od 4 miesięcy. Znaczy jest nowo wybudowany domek i zaczęliśmy tutaj mieszkać. Jeszcze nie do końca wybudowany, ale już mieszkamy. Chcemy, żeby było komfortowo, chcemy, żeby było oświetlenie, żeby było bezpieczniej. W nocy, jak dzieci wracają, bo to są młode rodziny, dzieci wracają ze szkół, z przystanków, z miasta, starsze osoby, to chcemy, żeby było światło. Ja po prostu już spacerujących po prostu, jakieś takie, jak dłuższe wieczory, a zimą szczególnie, to jest bardzo ciemno naprawdę. Na ulicy Polskiej panują egipskie ciemności. Mieszkańcy radzą sobie sami, jak mogą. Zainstalowali na swój koszt prowizoryczne lampy na fotokomórkę. Przychodzimy, tutaj ktoś albo ktoś idzie, albo my idziemy i ona sama włącza się wtedy. Już wtedy zapala się światło i jest świetlej. O, ona akurat teraz wyłączyła się. To jednak sobie państwo jakoś radzicie, tak? No, tak, trochę coś trzeba. Ulica Polska w Mickunach powstała ponad 20 lat temu i od tamtego czasu nie ma tu oświetlenia ulicznego. Walentyna i Henryk Suboczowie mieszkają na ulicy Polskiej od samego początku. Pan Henryk był nawet jednym z pomysłodawców nazwy ulicy. Miał nadzieję, że będzie ona nie tylko wyrazem szacunku dla narodowości mieszkańców, ale także impulsem dla władz, by o nią dbały. 2000 rok, zdaje to 20 lat temu to akurat było obiecane, że będzie oświetlenie, będzie asfaltowanie i z tamtych czasów wszystko to ciągnie się. Napisałem list do samorządu pierwszy, to jest kilka tutaj sąsiadów, to pani sąsiadka Halina Zadranowicz, pan sąsiad jeszcze jak żył, to sam oni byli podpisawszyście jeszcze i obiecano, że będzie oświetlenie. Ale dotychczas nic nie zmieniło się. Brak oświetlenia na ulicy nie tylko utrudnia codzienne życie mieszkańców. Jak twierdzi policja, spada także poczucie bezpieczeństwa. Tworzą się realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Ostatnie te wypadki, które u nas były zdarzywszy się związane z ciemnym czasem, to było u nas w wileńskim rejonie w Mickunach, kiedy było to już jasno, to było wiosną, w maju, ale też był taki wypadek związany z tym, że rowerzysta nie miał kamizelki z odblaskami. To był ten jedyny wypadek, kiedy był, zakończył się, jak mówi się, źle zakończył się, że zginął.
ten rowerzysta. Tak, to nie są tam zbyt częste wypadki, ale to bardzo źle, że tam droga jest nienaoświecona. Z powodu tego już piesi muszą jak najbardziej dbać o to, żeby mieli odblaski. Mieszkańcy ulicy Polskiej swoje petycje piszą do samorządu od 20 lat. Bez rezultatu. Starosta Mickun Renata Mickiewicz wskazuje, kto za ten stan odpowiada. Decydują o tym, jak oświetlić, co asfaltować. Sołtysi. Mamy 9 sołtysów, to na zebraniach zbieramy się, wszystkie podania mieszkańców przepatrujemy, omawiamy, uwzględnia się, ile jest domów, uwzględnia się, czy jeździ transport. Napisaliśmy do administracji samorządu rejonu Wileńskiego. To jedyna droga komunikacji, jaką zaproponowali nam urzędnicy. Nikt się z nami osobiście spotkać nie chciał. Z odpowiedzi, jaką dostaliśmy, wynika, że na oświetlenie i poprawę stanu dróg administracja wydała w 2020 roku 6 milionów euro. I tylko 70 tysięcy poszło na gminę Mickuny. Rozwiązanie bardzo proste, że trzeba, żeby była chęć. Chęć władz lokalnych. I nieduże inwestycje, to jeżeli 4 lampy... Tak, ile to takie 4 lampy? 4 lampy, 3-4. To jakie 5-6 tysięcy. Skoro o kolejności prac związanych z oświetleniem ulic decydują sołtysi, powinniśmy skontaktować się z Emilią Oberlan, sołtysem Mickun. Pani sołtys nie chciała wystąpić przed kamerą. Udało nam się porozmawiać z nią jedynie telefonicznie. Ulica Lanku jest przylegana do ulic. Użupia, która jest oświetlona, i Darwininko. Ulica nie jest gęsto zasiedlona, gdzie na niej mają 4 domy mieszkalne. No, wszystko się uwzględnia, rozumiem, bo poza nieoświetlenie jest duże i każdy chce. Dlaczego z pozoru prosta sprawa postawienia kilku latarni na ulicy, pomimo sygnałów od mieszkańców, jest problemem, którego władze nie potrafią rozwiązać od ponad 20 lat? Dlaczego głos mieszkańców jest ignorowany? Problem może tkwić w systemie organizacji władz samorządowych na Litwie, uważa politolog Saulius Spurga. Litwa wyróżnia się przede wszystkim tym, że samorządność jest tu ograniczona. Przede wszystkim nie mamy ani regionalnego, ani lokalnego samorządu, będącego bliżej ludzi. To, co nazywamy okręgami, nie jest samorządem, a też w praktyce okręgi jako jednostki administracyjne są obumarłe. Podobnie jest z gminami. Nie ma wybranej władzy. I są one bardzo ograniczone. A to, co nazywa się samorządem, to jest poziom subregionalny. Jest to unikalne na skalę Europy. Te samorządy są zwyczajnie zbyt duże. Wilno liczy około 600 tysięcy mieszkańców. To o jakim lokalnym samorządzie tu mówić? Tu ludzi do rady całego miasta wybiera się proporcjonalnie. To jaka to jest wspólnota? Ludzie nie mają reprezentanta, którego znają osobiście. Są to bardzo głębokie problemy strukturalne. Od sołtys Emilii Oberlan usłyszeliśmy, że nadzieja na zainstalowanie oświetlenia na ulicy Polskiej w Mickunach pojawi się na początku przyszłego roku. Wtedy to na kolejnym zebraniu sołtysi zdecydują o nowych inwestycjach. Budżet ja podam na rok 2022. Będziemy rozpatrywać na zebraniu sołtysów. Ich jest 9. Na początku roku, tak? Ulica Lianku jest wniesiona na listę. Uwzględnimy prośbę mieszkańców. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcamy do oglądania nas w TVP Wilno, a także w internecie na stronie wilno.tvp.pl. Zachęcam do zgłaszania swoich problemów do naszej redakcji. To był program interwencyjny Nasza Sprawa. Izabela Chorościn, do zobaczenia.